Droga polkowicka publiczności, ślę wam serdeczności. Mam nadzieję, że publiczność tu gdzieś zagości, gdyż są takie możliwości. Taki freestyle. Jest fajnie, jest tak, ta płyta zaskakująco ciepło przyjęta. I ponieważ nie jest sama w sobie za wesoła, to po dodaniu odpowiedniej dawki z tej płyty do repertuaru pełnego, no powiedzmy sobie, często żartów, powstaje mieszanka, która zdaje się być dla odbiorcy satysfakcjonująca. Wczoraj nawet tańczono przy niektórych utworach. Jest wesoło. Płyta powstała w warunkach no takich niemal rodzinnych, bo nagrywałem ją z ludźmi, z którymi gram na co dzień. I też Marek i Krzysiek produkowali tę płytę. To był pomysł Krzyśka, bo on zna mój dom. No, gramy ze sobą wiele lat, także jesteśmy ze sobą dosyć tak fajnie związani. I to był jego pomysł, żeby moją mamę tam umieścić. Zwłaszcza, że nie tak dawno takie kłopoty zdrowotne przechodziła, że mocno obawiałem się, jak długo jeszcze będę ją miał, ale wszystko dobrze się skończyło, między innymi za sprawą tego zwierzęcia, które jest tam obok niej, trochę więcej niż ona sama waży. Ale piosenka tytułowa jest o zupełnie innym psie i powstała w zupełnie innych okolicznościach. Dedykowana jest aktorowi Teatru Ateneum, Jasiowi Jandze Tomaszewskiemu, który jest świetnym gitarzystą. Filozofowi lub chcesz, a każdy swoją ma odpowiedź i chciałby wszystkim tobie też ją zainstalować w głowie, a gdzie to wierza mi ty stąd, a i ty za siebie mórz i choć to może błąd, to tak jest już. Ja mam kłopot z terminem artysta w ogóle, bo nie wierzę w sztukę. Uważam, że rzemiosło jest dużo ważniejsze, że trzeba to, co się robi, robić dobrze, jak najlepiej i całkowicie się temu oddawać, a to, czy to akurat sztuka. No, na to pytanie to czas odpowie. Zresztą mi ta odpowiedź nie jest do niczego potrzebna. Ja, przez całe lata zachowywałem się jak artysta i spędzałem dużo czasu na mówieniu o tym, co będę robił. Jak tylko świat się zmieni, to ja wtedy błysnę. No i z wieloma kolegami, którzy pozostali na tym etapie, a ja swój etap zmieniłem i wziąłem się do roboty po prostu. Po prostu jak się dużo strzela, to od czasu do czasu siłą rzeczy się trafia i to tyle. Te piosenki przecież też są na płytę wybierane z dużo większej ilości piosenek, może mniej udanych i tyle, no ale najpierw trzeba je wszystkie napisać, niekoniecznie uważając się za artystę. To jakby cała nasza praca. Trochę intensywniej pracowaliśmy przy okazji redaktora Mana, programu telewizyjnego. On nosi tytuł Kocham to, co lubię, ja mu tam napisałem piosenkę. Jest to bardzo pogodny człowiek, z którym no, cechuje nas podobne podejście do tego zagadnienia, że nie ma sensu przygotowywać wcześniej improwizacji. Siadamy i coś tam gadamy. Raz wyjdzie, raz nie, ale chyba mamy taką grupę odbiorców, która jest bardzo życzliwa i wyrozumiała dla ewentualnych potknięć, a one siłą rzeczy są nie do uniknięcia, zwłaszcza, że naprawdę te piosenki, które tam wyśpiewuję, mają w momencie, kiedy zaczynam je grać, mają około 2 godzin, a często są w trakcie jeszcze porodu, bo zmieniam w nich jeszcze coś. A z pedagogiczny do domu, nikt pretensji nie ma do nas, dzwoni z wolę, wlecę, bo dziś mamy tapę o pochodzenie ochronne. Nowych projektów cały czas mam jakieś projekty. Projekt jest w zasadzie tutaj permanentnym zjawiskiem, bo cały czas wymyślamy coś nowego. Dzieje się, jest kilka planów, będziemy
doprowadzali do rejestracji kolejnych utworów. Teraz mamy chwilę oddechu po płycie, ale dzieją się różne rzeczy. Nie o wszystkim mogę mówić, może tak, bo czasem można zapeszyć, ale szykują się fajne okoliczności. Te piosenki, przynajmniej te, które dotąd ukazały się jako single, będą miały pewnie swoje drugie życie. Ku zaskoczeniu słuchaczy zagramy kilka piosenek również z tej nowej płyty. Aż sam drżę z niecierpliwości, jaki to musi wywołać szok. Ale osprawdzam się celowo. O, jesteś czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie, żeby być. Pięknie, dzięki. Mój znajomy chirurg, traumatolog, autor mojej matury z matematyki, miał kiedyś kartkę na drzwiach. Kwiatów nie piję, ale i tak dziękuję bardzo. Czy lepiej wiesz, że mój wszędzie na świecie?